Pilots i Hitens w Radiu SK pół do szóstej na naszych zegarkach. Jak dobrze, że nie słyszeliście, jak brzmi ten numer w wykonaniu Pawełka z przedmiotem we własnym ryjku. Ostatnie moje dźwięki było chyba trochę słychać, tak mi się wydaje. Naprawdę? Tak. Bardzo przepraszamy, gdybyście potrzebowali odszkodowania, znacie nasz adres. Tymczasem odszkodowanie za spotkanie z Pawełkiem na pewno będzie i będą to prezenty Radia SK. Zapraszamy serdecznie. Nasza zabawa, druga runda tej zabawy właśnie się rozpoczyna. Wiemy, że jest to uprzednie, który często znajduje się w ręce i czas na potworek przed rundą drugą. On nie tylko znajduje się w tej ręce, ale często służy też do rąk i jest na rękach. Jakie tuzy? Służy przez S na początku. Nieważne, opowiem się później, odbieram telefon. Służy? A, dzień dobry. A dzień dobry, kogo witamy, cześć. Nazywam się Mateusz, cześć. Cześć Mateusz. Proszę bardzo. Ja tak lecę bez podpowiedzi. O, to jest rękawiczka? Rękawiczka, no widzisz, trzeba było korzystać z podpowiedzi, bo nie. Niestety. Mati, ale wpadaj częściej, zapraszamy cię tymczasem. Łączymy się. No właśnie, pytanie z kim? Cześć. To ja tylko przypomnę, że mówiłem, że to jest opakowanie, które bywa plastikowe, bądź ewentualnie miękkie, aluminiowe. Halo? Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Kogo witamy? Kogo witamy? Halo. Dzień dobry, tu radio. Kogo witamy? Ania. Cześć Aniu, proszę bardzo. W jakiej porze dnia najczęściej używamy tej rzeczy? O jakiej porze dnia? Więc to bardziej porze roku, jak jest zima, to koniecznie. No moje ręce potrzebują zimą tego bardzo na przykład. Czy to coś, co znajduje się w opakowaniu? Bądź bliżej mikrofonu, telefonu. Ma jakąś... Niestety. Fakturę. Czy ma? Płynne, stałe. Nie, to jest takie, jakbym powiedział, jakie to wypadło odpowiedź. No słuchaj, służy to do rąk. Jest to coś do rąk. Co może być takiego? Czy jest to krem do rąk? No! Mamy to! Urodzili to dziecko, rodziło się 18 dób, ale wreszcie się udało. Chyba nawet zacznij krzyczeć. Najpierw obstawiałam pastę do rzędów. Aha, to widzisz, dobrze, że też jest bliziutko. Zmiana też zdania. Ale to, że tak powiem, była inna tubka. Gratulujemy. A wam gramy Nico Santos i Fastboy za moment Rihanna.
nasza radiowa myszka, Riri, Rihanna, Rudbo i 22 minuty przed godziną 18 to jest Radio SK, teraz nie o myszach, a o szczurach, bo są fuj. Nowe... Co fuj, Pawełku? No szczury. No co fuj, Pawełku? No ale co tam? Zwierzątko to zwierzątko, tak czy nie? Poza tym część szczurów jest większa od twojego kota, w związku z tym może się zaprzyjaźnię nawet. I jedno i drugie ma trochę futerka. Tego się najbardziej właśnie obawiam. Te szczury. Z najnowszych badań wynika, jak dobrze czasem się zatopić w świecie nauki, wynika z nich, że szczury mają wyobraźnię. Naukowcy to potwierdzili w, powiedziałbym, porządnym piśmie naukowym. Są w stanie na przykład zwizualizować sobie przedmiot albo przeszkodę, która nie znajduje się konkretnie przed nimi, a w odległej przestrzeni. No proszę, tego się nie spodziewałem. Ja szczerze mówiąc wolę, gdy szczury wybiegają w przyszłość niż pod moje nogi. Reklama.